W tym filmie porozmawiamy o mnożeniu razy 10. Zaczniemy od schematu mnożenia razy 10, który podejrzewam, że już znacie, ale może nie. Pomnóżmy na przykład 2 razy 10. Całkiem możliwe, że wiecie, jaki jest wynik tego mnożenia, ale zastanówmy się po kolei, o co tutaj chodzi. Co tak naprawdę oznacza takie mnożenie jak to 2 razy 10? Takie mnożenie 2 razy 10 oznacza, że mamy dwie dziesiątki. Inaczej możemy to zapisać jako 10 dodać 10. Dwie dziesiątki, czyli pierwsza dziesiątka i druga dziesiątka. 10 dodać 10 równa się 20. W ten sposób możemy powiązać dodawanie z mnożeniem. Mnożenie jest wielokrotnym dodawaniem tej samej liczby. W zależności od tego, czy wolicie bardziej mnożyć, czy dodawać, które działanie jest dla Was łatwiejsze, możecie takie wyrażenie, takie działanie wykonać w taki albo w taki sposób. Zobaczmy to na innym przykładzie. 5 razy 10 to się równa 5 dziesiątek albo 10 dodać 10, dodać 10, dodać jeszcze jedno 10 i dodać piąte 10. Mamy tu 5 dziesiątek: pierwsza, druga, trzecia, czwarta, piąta i możemy je zwyczajnie dodać, zapominając nawet o tym, że zaczęliśmy od mnożenia. No to dodajemy 10, 20, 30, 40, 50. Wynikiem tego dodawania jest 50, czyli wynikiem tego mnożenia również jest 50. Te wszystkie wyrażenia są równoważne: 5 razy 10 równa się 50. Pomnóżmy razy 10 jeszcze większą liczbę, na przykład 13 razy 10. Jeżeli mnożymy jakąś liczbę razy 10 i nie znamy wyniku, tak jak na przykład przy takim mnożeniu jak to pierwsze, większość z nas wie albo pamięta, że 2 razy 10 to 20, ale jeżeli nie pamiętamy wyniku, to możemy skorzystać z tego schematu: zamienić to wyrażenie 13 razy 10 na 13 dziesiątek a 13 dziesiątek zamienić na równoważne. 10, dodać 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 11 10, dodać 12 10 i dodać 13 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Czyli 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130. Wynikiem tego dodawania, czyli również tego mnożenia, jest 130. Teraz zostawmy te wyrażenia, z których korzystaliśmy po drodze, i przyjrzyjmy się, jaki jest związek pomiędzy zapisem pierwotnego wyrażenia, pierwotnego mnożenia i wynikiem w każdym z tych przypadków. Wynik każdego z tych działań to liczba, którą mnożyliśmy razy 10. Tu mamy dwójkę i tu mamy dwójkę. 5, 5, 13 i 13. I do tej liczby dopisane jest po prawej stronie 0. 0, 0 i tu 0. Zawsze, kiedy mnożymy liczbę całkowitą razy 10, wystarczy, że przepiszemy tę liczbę i dopiszemy po jej prawej stronie 0. Wynika to bezpośrednio z tego, jak skonstruowany jest dziesiętny pozycyjny system liczbowy. Skorzystajmy z tej zależności i zróbmy w takim razie jeszcze jakiś przykład bez zamiany mnożenia na liczbę dziesiątek, a potem liczby dziesiątek na dodawanie dziesiątek. Spróbujmy od razu zapisać. Wynik mnożenia. Wybierzmy może jeszcze większą liczbę, na przykład 49 razy 10 i to samo jeszcze raz. Przepisujemy liczbę całkowitą, tę mnożoną razy 10, 49 i dopisujemy do niej po prawej stronie 0. 49 razy 10 równa się 490. Gdybyśmy zapisali 49 razy 10 jako 49 dziesiątek, potem rozpisali te 49 dziesiątek jako dodawanie i dodali je wszystkie, to również otrzymalibyśmy 490. Może jeszcze jeden przykład, może taki, przy którym nie starczyłoby nam miejsca na ekranie na rozpisywanie dodawania. Na przykład 723 razy 10. To się równa. 723 i dopisujemy 0, czyli 7230. Zróbmy teraz coś innego. Mamy tu tabelę z nazwami wartości miejsc dziesiętnych i pomnóżmy jeszcze raz w tej tabeli 2 razy 10. 2 to dwie jedności, czyli dwójkę wpisujemy w kolumnie jedności, a pod kreską zapiszemy wynik mnożenia mnożenia razy 10. Jeżeli mamy jako wynik mnożenia zapisać dwójkę i dopisać do niej po prawej stronie 0, które automatycznie z prawej strony znajdzie się na miejscu jedności, to dwójka w wyniku tego mnożenia musi się znajdować o jedno miejsce dziesiętne bardziej w lewo, czyli dwójkę musimy przesunąć o jedno miejsce dziesiętne w lewo, żeby zrobić miejsce na 0 po prawej stronie. Tu dopisujemy 0. Cyfra 2 przesunęła się o jedno miejsce dziesiętne w lewo. Pomnóżmy w ten sam sposób większą liczbę. Na przykład 723. Wszystkie cyfry liczby 723 przesuwamy o jedną pozycję w lewo. To przesuwanie dotyczy wszystkich cyfr, nie tylko jedności. Siódemka z miejsca setek trafia do tysięcy. Dwójka przesunie się z kolumny dziesiątek do kolumny setek. Trójka z pozycji jedności do pozycji dziesiątek. I w puste miejsce po prawej stronie w kolumnie jedności wpisujemy 0. Tak jak poprzednio, mnożenie liczby całkowitej razy 10 możemy wykonać przez dopisanie zera po prawej stronie mnożonej liczby, ale w tej tabeli widzimy też inny schemat. Widzimy, że mnożenie razy 10 to przesunięcie wszystkich cyfr mnożonej liczby całkowitej o jedną pozycję dziesiętną w lewo, czyli w stronę większych wartości. Jeszcze ostatni przykład, żeby się upewnić, że rozumiemy o co chodzi. Pomnóżmy 27 razy 10. Dwójka przesuwa się do pozycji setek, czyli ląduje tutaj. Siódemka też o jedną pozycję w lewo, czyli będą to dziesiątki. W puste miejsce na końcu po prawej nie ma żadnej cyfry, którą moglibyśmy przesunąć na to miejsce. Wpisujemy 0. Korzystając z poprzedniego sposobu, możemy zapisać, że 27 razy 10 to przepisane 27 i dopisane po prawej stronie 0, czyli 270. Obojętnie, czy dopisujemy 0 do liczby całkowitej mnożonej razy 10, czy przesuwamy wszystkie jej cyfry o jedną pozycję dziesiętną w lewo, czy jeszcze inaczej, jak na poprzedniej tablicy, zamieniamy mnożenie na równoważne dodawanie, zawsze otrzymujemy ten sam wynik.